Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wyjazd na wykopki. Dzisiaj jadę do miejscowości Cegielnia w gminie Chorodło i tam będę w lesie ze znajomymi coś kopał. Jestem już w lesie. Razem ze mną są znajomi. Pani Ola ze Stowarzyszenia Wschód i kolega Mateusz. I tak w trójkę dzisiaj wybraliśmy się do lasu na Cegielni. I jest jakiś kalesoniak. I jest pierwsza kuleczka ze szrapnela. I jest pierwsza łuseczka. I jest kolejna kuleczka ze szrapnela. I jest monetka. Jeden złoty z PRL-u. I jest kolejna łuseczka. I kolejna kuleczka ze szrapnela. A tymczasem taki grzybek wyszedł. Fajny. I tymczasem taki kawałek zapalnika. I kolejny grzyb. Inna odmiana. I kawałeczek pierścienia wiodącego. I kolejny szrapnelek. I jest kolejna łuseczka. Proszę bardzo, pierwszy raz znalazłem coś, co kiedyś było bronią. Zardzewiałe. Bez zamka. No strzelać raczej z tego się nie da. Wiadomo, trzeba będzie zgłosić. Jesteśmy teraz na komisariacie w Krubieszowie. Jak się domyślacie, przyjechaliśmy tutaj, żeby wypełnić resztę formalności związanych z naszym znaleziskiem. Dokładnie proszę do Grosik to wszystko załatwić, a ja wam mogę powiedzieć, że ten dzień był naprawdę niesamowity. No hej, jestem już pod komendą, oddałem ten element broni, protokoły podpisane i jadę do domu. Jestem już w domu, jak widzicie, tyle udało mi się ukopać. A najważniejszego fanta oczywiście nie posiadam, bo został przekazany dla odpowiednich służb, które tam wiedzą, co z nim zrobić. Pewnie przejdzie ekspertyzę, możliwe, że wróci do mnie, bo to taki stan, że do niczego to się nie nadaje, ale takie są procedury i trzeba było tak postąpić. Dobra, lecimy od najdrobniejszych rzeczy. Czyli złotówka z PRL-u, jakiś kalesoniak, to nie wiem co, pierścień od, no oczywiście nie cały, pierścień od zapalnika, pierścień wiodące od pocisków, tutaj kawałki zapalników, jakaś blaszka, cztery kulki ze szrapnela, łuseczki i kawałki łusek. Taki duży zapalnik i ten chyba najładniejszy z tego wypadu fancik, jakiś tam KZ GRZ 14. Odnośnie tej broni, którą znalazłem, tak mi się wydaje, że to jest Mosin Obrzyn, czyli jak ktoś nie wie, obrzyn to jest coś takiego zrobione z broni w celach kłusowniczych, czyli po prostu jakiś miejscowy sobie skrócił lufę, żeby łatwiej było schować taką broń gdzieś pod ubraniem. I widocznie możliwe, że kłusował z tej broni, ale to wiele lat temu, bo już trochę to poleżało i zostało zjedzone. Szukaliśmy zamka z panią Olą i Mateuszem w koło tego znaleziska w promieniu, nie wiem, 20-30 metrów, ale nic nie znaleźliśmy, więc może zamek w innym miejscu gdzieś leży, może trochę dalej, ale będę tam się kręcił, bo w sumie wychodziłem z lasu i to praktycznie na skraju działki było znalezione, więc tam jeszcze się pokręcę w okolicy, może uda się ten zamek przy następnym jakimś wypadzie znaleźć. Ale ogólnie jestem zadowolony. Pierwsza moja znaleziona broń
w lesie, więc bardzo się cieszę. Rok się zapowiada bardzo owocnie. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.